Dzień dobry. 27 września w czwartek wita Państwa Marzena Machniak. Zapraszam na informacje Legnickiej Telewizji Dami. A dziś powiemy, co zdaniem Michała Huzarskiego miasto powinno robić dla niepełnosprawnych. Oraz przypomnimy, komu i do kiedy przysługuje 300+. Sporo nowości w obowiązkach samorządu planuje Michał Huzarski, który stara się w październikowych wyborach o fotel prezydenta Legnicy. Propozycje kandydata SLD dotyczą m.in. osób niepełnosprawnych, wsparcia dla maluchów, seniorów i osób związanych z zagrożonymi dzielnicami. Michał Huzarski, kandydat Sojuszu Lewicy Demokratycznej na prezydencki fotel w Legnicy, proponuje wiele zmian w zakresie obowiązków samorządu wobec określonych grup społecznych. Jedną z nich jest karta dla osoby niepełnosprawnej i jej bliskich, która uprawni do skorzystania ze zniżek podczas różnych wydarzeń. Chcemy również, aby samorząd dał wsparcie dla NGO-sów, czyli dla stowarzyszeń i fundacji. Takich stowarzyszeń, które w swoim portfolio będą zajmowały się rehabilitacją. Czyli będą nastawieni, będą mieli specjalistów z danej dziedziny, tak żeby mogły te stowarzyszenia i fundacje uzyskiwać granty z samorządu właśnie na taką specjalistyczną rehabilitację dla mieszkańców Legnicy. Chcemy również rozwoju warsztatów terapii zajęciowych, wsparcia tych warsztatów. W systemie opieki kandydat SLD oczekuje zmian, jak interwencyjne wsparcie dla osób niepełnosprawnych podczas nagłej nieobecności opiekuna. Zdarza się to, że osoba taka niepełnosprawna zostaje tak jakby sama sobie, bo na przykład opiekuje się matka i ojciec dzieckiem, ojciec umiera, matka sama zostaje i musi na przykład nagle iść do szpitala. I wtedy nie wiemy, co mamy zrobić z tą osobą pełnosprawną. W propozycjach pojawiają się tak zwane mieszkania treningowe z opiekunami zmieniającymi się co 12 godzin i wspomagane z opiekunami na telefon. Osoby niepełnosprawne często są wychowywane, tak? Przez długie lata przez opiekunów, są pod parasolem ochronnym rodziców. Wejście w samodzielność jest dla takich osób trudne, ja to wiem z własnego doświadczenia. Także chcielibyśmy tak, żeby ułatwić tym osobom start, szczególnie gdy społeczeństwo nasze się starzeje, wiadomo, rodzice odchodzą. Huzarski proponuje działania, które sprawią, że osoby niepełnosprawne będą miały od samorządu wsparcie, począwszy od chwili urodzenia aż do wieku senioralnego. Pomysły kandydata na prezydenta dotyczą też zmian na placach zabaw z myślą o osobach z dysfunkcjami, przedsiębiorstw społecznych dających zajęcie niepełnosprawnym, czy comiesięcznych spotkań prezydenta z jednostkami zajmującymi się osobami szczególnej troski. Choć rok szkolny już się zaczął, to wciąż można skorzystać z programu Dobry Start, który rodzicom i opiekunom dzieci i młodzieży uczącej się daje możliwość jednorazowego otrzymania dofinansowania w kwocie 300 zł na każdego ucznia. Wnioski można składać do końca listopada. Wnioski na dofinansowanie od państwa w ramach programu Dobry Start składane są już od 1 lipca. 300 zł na każde uczące się dziecko dostaną wszyscy, niezależnie od dochodów. W Legnicy wnioski przyjmują punkty MOPS. Wnioski przyjmowane są obecnie w dwóch lokalizacjach. Mamy kilka stanowisk w siedzibie MOPS-u przy ulicy Poselskiej 13, jak również w takim punkcie przyjmowania wniosków przy ulicy Rynek 3. I tam można te wnioski pobrać i złożyć. Wnioski dostępne są również na stronie internetowej ośrodka. Jednorazowe świadczenie ma wspomóc rodziców i opiekunów w wydatkach szkolnych. Świadczenie Dobry Start przysługuje na uczące się dzieci do ukończenia 20 roku życia, jeżeli jest dziecko niepełnosprawne, do 24 roku życia. Warto podkreślić, że wnioski złożone elektronicznie będą na pewno szybciej realizowane. Można je składać za pomocą bankowości internetowej oraz platformy Empatia. W tym przypadku jednak trzeba mieć profil zaufany, a ten można zdobyć po przejściu formalności w Urzędzie Skarbowym. Spółdzielczy Dom Kultury Atrium na Legnickich Piekarach doczeka się remontu. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych spółdzielnia zmodernizuje obiekt zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Koszt całego przedsięwzięcia to ponad 660 tysięcy złotych. Dom Kultury Atrium przy ulicy Pomorskiej na Legnickich Piekarach istnieje prawie tak długo jak osiedle. Od początku obiekt nie był remontowany. Dzięki dotacji, jaką zarządowi spółdzielni udało się uzyskać ze środków unijnych, atrium przejdzie istną odnowę. Na czym będzie polegał remont? No przede wszystkim na elewację, dociepleniu.
na zmianie kolorystyki i zrobieniu tego nowoczesnymi metodami, czy ten budynek będzie zupełnie inaczej wyglądał. Będziemy docieplać dach, będziemy mieli tam też fotowoltaikę, bo takie są zalecenia unijne. Ale najważniejszym również takim tematem będzie remont głównej sali widowiskowej. Sala ta doczeka się kapitalnej modernizacji. Scena zostanie wyremontowana, a pomieszczenie będzie wyposażone w klimatyzację. Całkowita wartość projektu jest około 661 tysięcy złotych. Dofinansowanie mamy około 342 tysiące złotych. W tym roku będziemy robić, znaczy mamy właściwie dokumentację, będziemy robić przetargi, a do końca przyszłego roku ma być budynek zakończony, roboty zakończone. Jak dotąd w atrium wykonywano tylko drobne bieżące naprawy. Podczas modernizacji Dom Kultury częściowo będzie wyłączony z użytku. Zarządca zapewnia, że postara się, by całkiem na czas remontu nie zniknął ze sceny kulturalnych wydarzeń w Legnicy. Katarzyna Odrowska wykupiła na własność byłą wieżę ciśniej znajdującą się nieopodal Legnickiego dworca. Pasjonatka kolei chce to miejsce przekształcić w muzeum, choć czeka także na pomysły legniczan. Katarzyna Odrowska do Legnicy przybyła ze Słupska w 2015 roku. Wieża przypominała jej od początku latarnię morską. Postanowiła spełnić swoje szalone marzenie, by w niej zamieszkać. Trochę mi się wydaje, że ją tak ratuje tym, bo wieża niszczała od wielu lat. To jest wieża z 1915 roku, więc już jest stulatką. Co na początek? Z pewnością zabezpieczyć muszę teren, muszę ją zabezpieczyć, czyli tutaj drzwi i dach. Na szczęście jest to żelbeton, więc nie ma zbyt wielu zniszczeń. A co potem? Mam dużo pomysłów? Rozmawiam już z instytucjami, rozmawiam z różnymi podmiotami. Właścicielka chce się także wsłuchać w pomysły legnicze na temat tego obiektu. Katarzyna prosi o zdjęcia, na których jest wieża lub jej wnętrze. Na pewno wieża nie będzie już służyła do nawadniania parowozów, ale na jej parterze można by zrobić na przykład Muzeum Kolejnictwa. Też chciałabym tutaj mieszkać na samej górze, ale moje marzenie, ale w tej wieży jest bardzo dużo miejsca. Wszyscy tu się zmieścimy. Chciałabym, żeby to był obiekt otwarty, żeby był dostępny dla mieszkańców. Zwłaszcza dla mieszkańców tego terenu, który trochę jest zapomniany. Liczę na to, że może powstanie gdzieś tutaj w okolicy ścieżka rowerowa czy bulwar, która przybliży i ten teren do centrum i odwrotnie. A co w planach? Dużo jest tych planów. Czemu nie Muzeum Kolejnictwa? Oczywiście może być i muzeum, zwłaszcza, że to jest obiekt techniki kolejowej. To unikatowy obiekt, wymaga gruntownego remontu, a przy tym pomocy konserwatora zabytków oraz samych mieszkańców miasta. Chciałabym zacząć od sprzątania i tutaj zaproszę legniczan, może na jakieś wspólne sprzątanie terenu, może zrobimy sobie przy okazji piknik. Ta pogoda, mam nadzieję, że troszeczkę na chwilę się ociepli na któryś z weekendów i będę mogła tutaj zaprosić mieszkańców, nie tylko okolicy, ale całej Legnicy, żebyśmy tutaj wspólnie porozmawiali o przyszłości tej wieży. Przybyła ze Słupska księżniczka, zakochała się w wieży od pierwszego wejrzenia. Budowla ma w środku około 113 metrów kwadratowych. Można w niej zrobić 5 poziomów, więc miejsca starczy i dla smoka, i dla rycerza w lśniącej zbroi. Tą ciekawostką żegnam się z Państwem. Tuż po informacjach zapraszam na prognozę pogody, a po niej na program, w którym zrelacjonujemy otwarcie ważnego centrum logistycznego w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Po tym programie zapraszamy na relacje z festynu rodzinnego Familiada w ramach cyklu programów Nie jesteś sam. Żegnam się z Państwem, życzę miłego popołudnia, wieczoru, do zobaczenia.